Najprostszy. Jeśli bawiłbym się w montaż, to te filmy pojawiałyby się co 4 dni, a nie co 2. Mówisz. Czy teraz to tydzień nie było filmów, ale wiadomo o co chodzi. Koronawirusa miałeś i komputer ci zajebał. Nie, po prostu te wszystkie akcje związane z koroną, ze szkołą, rekonstrukcją i tak dalej. Jeszcze o tym mówiłem w pierwszym filmie, który był w poniedziałek, nie? Czyli wczoraj. Nie oglądałem. Znaczy co? No wiem, że nie oglądałeś, bo ty nie oglądałeś filmów. Ja cię promuję. Z miesięcznym opóźnieniem, ale oglądałem. Tak, nagrałem nagrałem Ruś Kijowską. Po tygodniu wrzucenia filmu pytał się, no jak tam ta Ruś Kijowska? A nie widziałem, zaraz obejrzę. A mówię, a wiesz, który film? No nie. Medieval nie mój typ. Przecież sam lubisz strategię. Ale Medievala... Czemu nie lubisz Medievala? Bo Medieval to Medieval. Go się nie da lubić, go się da kochać. Właśnie. Kochasz Medievala, czy nie kochasz Medievala? Ale... Pa, ile smug tu zostaje. Wiem. Włączmy się do... Lecimy na bombowce? Ostatnio jak powiedziałeś, to byliśmy ostatni przez całą grę prawie. Wygraliśmy? Nie. Na P30. To są Amerykanie. Na prawo. Ty już spikowałeś? Spikowałeś. Dobra, to lecę do ciebie. Masz plecy? Już nie masz? To jest moc tego samolotu, nie? Jeśli 700 na godzinę? Co to jest dla ciebie? Palę się. Kto mnie goni? Goni mnie. Nie mam całek na pić. Przestałem się palić. A mam paliwo przeciek. To zwijaj na lotnisku. Czekaj, niszczę tego. Jebaniutki jest pier. Wow! Wow, gdzie jest lotnisko? Tam. Nie mam już przecieku paliwa, tylko mam wodę przeciek. A, to musieli się uszczelnić. Ale ten, jestem poobijany, nie mogę latać poprawnie, więc... Ej, czemu tak... Oni nam wszystkie jednostki nam dawali. No to weź, powstrzymaj te bombowce. Za wielką cenę tego. Zobaczycie teraz profesjonalne lądowanie. Oby. I proszę bardzo. Nawet nie potrzebowałem pasa startowego. Chyba nie. Amulec. No to poczekaj te 40 sekund. Akurat nie przytom. Jeba nie. Przegramy to, kurde, zanim ja wylecę pewnie. Bo oni się uwzięli tym otworzyło mi kokpit właśnie. Czas użyć puszkę pancerną. Pamiętam. Ty Henkala wziąłeś 111? Akurat. Szkoda, że to się nie kamechowało. Tak, bo była sytuacja, nie wiem, czy już o tym mówiliśmy, ale... Nie, tych minutach. Czy było? Nie wiem. Ale graliśmy sobie i tutaj Obama wziął sobie Henkala 111 bombowiec i była dominacja i musiał wylądować na lotnisku. Gdyż wylądował na lotnisku,
zdobył lotnisko, to jeszcze przeżył i zniszczył samolot. Potężny Henkel pancerz. Ja dostaję wiadomość na telefonie. Kurwa, wydało się, że to ja. Spierdolamy, bo się wyda. O! Borussia przegrywa 2-0, Barcelona wygrywa 2-0, Manchester United wygrywa 1-0. Kurde, ciekawie, to jest wiadomości sportowe. Dokładnie. Fajnie, że to jest trzeci film z tego samego dnia, a ty dalej mówisz o wiadomościach sportowych, które były chyba na pierwszym filmie. Dokładnie. Kanał jest wiadomościami sportowymi, tylko u nas. Tak, opóźnionymi o 2 dni. Cicho. A to przegramy na stówę, bo nikt z naszych nie patrzy na te cele naziemne. Najlepsze są te mapy, gdzie musisz przejąć powietrze. Tam po prostu się napierdalasz, bo napierdalasz. Co nie? I Obama zamilkł. Na wieki. Na wieki. Wieki wieku ma. Czemu on mi znika przede mną? Bo co, słońce mnie oślepia? A ze strzego z pierwszej osoby. Taki będę dobry. Wyrzuciłem 32 bomby. Ile trafi? Uwaga. Wszystkie chyba rają. A trzęsie tu, kurde, w tym kokpicie. Tu klaustrofobii dostał. Ty? No nie. Nie mogę latać Heinkelem. I strzel mi pozabija. Nie. Ale jebani nie mogą mnie przebić. Ja się dziwię jak ten. Jak w Pearl Harbor ten typek przewiózł laskę samolotem. Przewiózł? Przeleciał się z nią samolotem. Przeleciał ją. Dobra, nie mogę strzelać z pierwszej osoby na tych... Nie da się. Przynajmniej tutaj, jak jesteś na P-51, to jest najgorsze. Typek ma P-51, a ma znaki Związku Radzieckiego. Tak, a może to jest tajny... Nie, to nie jest z Lizu, bo by był ten. Bo byłby znaczek Związku Radzieckiego obok tego. Gwiazda sowiecka. Albo chińska, całe. Lecę na niego, chcę się zemścić. Nawet nie zdążę, ale lecę tam. Wiadomości sportowe, nic się nie zmienia póki co. A tutaj kokpit jak wygląda, no? Ciekawie. Dobra, lecę z pierwszej osoby. Ja go rozwalę z pierwszej osoby, ja ci to mówię. Patrzymaj mi pi... O, najlepszy od... Najlepszy odział. Trafię go, nie trafię go. Trafię go, nie trafię go. Jesteśmy na końcu tej gry, najlepszy od. Ale może najwyższy, współpracowaliśmy do tego. Coś na mnie idzie. 4 koła zarobiłem, prawie. A ile straciłem? A stracę... 1800. To co, kolejne? Oczywiście. A może jakieś czołgi? Czy jeszcze jedno samoloty i potem czołgi? Jak chcesz czołgi, to masz na czołgi. A może najpierw samolot? A, dobra. Nie obojętne, możemy nawet te słabsze samoloty polecić. No polećmy słabsze samoloty, będzie ciekawe jakieś urozmaicenie. Mówisz? No. Cholowańka. Potem może jeszcze słabsze czołgi, jak chcesz. Czy wezmę sobie jeszcze boosta do tych, do pieniędzy. Słabsze są. Słabsze czołgi, mówisz? Czy na razie słabsze samoloty. Ci się do głowy coś nie brało. No. A, gotowe. Dobra, no to tak, w takim razie P41. Cyk. Hej,
Henkelstad D1. Co? Mogę ktoś do mnie napisał jakąś wiadomość na Steamie, zaraz muszę sprawdzić. Gdzieś ty jest. Mi się pojawiłeś i zniknąłeś nagle. Tam jesteś. Czemu słyszę gąsienicę? Gaspi, mówiłem ci, odstaw to zielone. To ci nie służy. Nic nie biorę. Policjanci mówili to samo. Co? Nic. Ani trafić się mogę. Wow, jedno trafienie. Mam ogonek? Nie, nie mam. O, krytyka sprzed. Zobacz. Co? Lecę na 102. Jezu, co się stało z tą tabelą? O to ci chodziło? Tak, o punkt. Że przerywało co chwilę. Bo mam gadany podal. Jak bardzo może mieć zwracały team? Poradnik, nie? Nie przytomny. Minus wczesnych niemieckich samolotów nie co? mają działy. Kurwa, co za debil! Zgaduję, wjebał się w ciebie. No ja widzę, że widzisz, że odbijam, to jeszcze wleciał we mnie. Tacy są najlepsi. Wow, pierwszy samolot. Zniszczyłem. Trudno tego pokonać przeciwnika, który wygrywa taką przewagą. Chociaż jestem tylko. Ale mogę zaraz się dogonić. Spróbować przynajmniej. Zresztą się dobrze zestrzeliwują te samoloty, ale no za samo zestrzeliwanie nie wystarczy, trzeba zniszczyć cele naziemne, nie? W ogóle im nie ruszył się pasek w ogóle. Fajnie. Dostał krytyka, się we mnie wbił i nie zaliczyło mi zestrzelenia. To jest przegrana sprawa. Jak to mówili Lannisterzy, nie ma co walczyć o przegraną sprawę, nie? Dokładnie. To co? Oddajemy. Jak Francuzi? Dokładnie.
spróbuję coś tam do ciebie dojechać. I nas jeszcze to jeden ostatni samochód i po nas, nie? Plecy mam. Nie ma. Nie mam? Ktoś mi strzelał po plecach. Przez chwilę miał, ale zabił. Ja się nie będę tutaj odzywał. Chyba to widziałeś zresztą. Nie, akurat nie. Odwróciłeś się, mówię, żebyś tylko we mnie nie wleciał, bo wiem, że ty potrafisz, nie? I nagle ja lecę prosto przed ciebie i typek we mnie wlatuje. Od spodu. Wodzą mnie banów i... Kto mnie napisał? Gdzieś gro? Nie dowiem się. A nie dowiem się. Kto do mnie napisał? Ale na Steamie. Redman CS go fast. Zapraszam mnie do gry w... Jezu, ludzie chyba widzą, że gram w coś innego niż w CS, a i tak cię to zaproszą, nie? Kącik sportowy. Borussia dalej przegrywa 2-0. Barcelona dalej 2-0 wygrywa. PSG, Manchester United dalej 1-0 dla Manchester. Chelsea, Sevilla 1-0. I mnie chyba skraszowało. Nieprawdopodobnie skraszowało. Mnie zlagowało. Ciekawy jestem, jak mnie wystrzeli w powietrze dziwnie. Mnie skraszowało. Nie mów, że mnie też. No, jestem ciekaw. Gra dostała Freeza. Chyba przegraliśmy. Nie, dostała Crasha. W tym momencie dostała Crasha, ja to widzę już. Ja to wyczuwam. Nie, ja widzę po prostu znaczek X-a na ikonce War Thundera. War Thunder, zakończ film, jakoś proces. W tym momencie co? Tak krócony film, ponieważ no paliło grę. Więc ja się będę żegnał. Będziemy się żegnać z wami na razie, cześci. Do widzenia.